To już kolejne trzy pary małżeńskie, które dołączyły do grona bolesławieckich małżeństw o imponującej długości małżeńskiego stażu. Jubilatów obchodzących złote gody powitała w Pałacu Ślubów wiceprezydent Bolesławca Renata Szewczyk. Szczególnie witam szacownych jubilatów. Państwa Zofię i Antoniego Fałdyków, Państwa Wiesława i Henryka Kowiałków oraz Państwa Stanisława i Patrymana. 50 wspólnie przeżytych lat, czyli złote gody, to niezwykle ważna rocznica nie tylko dla jubilatów, ale także ich rodzin. Często z tej okazji pary decydują się odnowić przysięgę małżeńską, czy to w kościele, czy też urzędzie stanu cywilnego. Nie przysięgam. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Było nadal szczęśliwe. Pani Zofio, w dniu naszych złotych godów, wyrażam mojemu mężowi Antoniemu serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Mojej żonie Wiesławie. Serdeczne podziękowania. Za okazaną mi miłość. Przywiązanie i opiekę. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe. Wyrażam. Mojej żonie Stanisławie. Serdeczne podziękowania. Za okazaną mi miłość. Przywiązanie i opiekę. Przyrzekam, że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo Było nadal szczęśliwe. Podczas uroczystości małżonkowie otrzymują medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznaje je prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowią one nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Aby otrzymać to wyróżnienie, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopię dowodów osobistych obojga jubilatów. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać sami jubilaci albo członkowie ich rodzin. Mogą to być dzieci, wnuki czy też rodzeństwo. Ważne, by zgłoszenia dokonać za zgodą jubilatów. O nadaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie jubilaci zostają powiadomieni listownie, bezpośrednio przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie jubilaci otrzymują zaproszenie na uroczystości w Pałacu Ślubów. Podczas sobotniego świętowania złotych godów w Pałacu Ślubów nie zabrakło toastu i tradycyjnego 100 lat. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i kolejnych 50 lat. O, razem! I 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Uroczystości zakończył tradycyjny koncert w wykonaniu młodych bolesławieckich artystów.